To serwis informacyjny w telewizji Aleksandrów Michałkiński. Witam i zapraszam. A dziś powiemy o zmianach w budżecie i w planach zagospodarowania przestrzennego. Nasz milion dołożony do hali na pewno wspomoże bardzo finanse powiatu, które też przecież wiemy, że powiaty nie są w najlepszych kondycjach finansowych. Pokażemy konia, który nie tak dawno woził turystów na Morskie Oko. Stwierdziłam, że chcę konia, kupię konia, ale no nie myślałam na pewno, żeby takiego konia ratować. Na koniec powiemy również o wielkim sukcesie MKS-u Aleksandrów. Wygrałam z Winkiem 355, czyli moją życiówką i no jestem zadowolona. Prawie 17 milionów złotych kosztować będzie uprzątnięcie składowiska odpadów niebezpiecznych w Brużyczce Małej. Mają zniknąć do końca roku. Ponad 2000 ton odpadów niewiadomego pochodzenia wyjedzie specjalistycznym transportem i zostanie zutylizowane na koszt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego w Zgierzu, które zaciągnęło na ten cel pożyczkę. Za kilka tygodni składowisko przestanie istnieć. 17 milionów złotych kosztować będzie uprzątnięcie składowiska w Brużyczce Małej. Odpady niebezpieczne znikną do końca roku. Dotację udało się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a starania o jej uzyskanie trwały pół roku. Pieniądze te są podzielone w taki sposób, że 3 400 000 jest to pożyczka, której samorząd powiatowy musi oddać do 2020 roku, natomiast 13,5 miliona jest to dotacja. Odpady toksyczne i niebezpieczne wywiezie firma, która wygrała przetarg ogłoszony przez starostwo. Utylizowane będą w dwóch miejscowościach, w Skarmierzu i w Karsach. Samo wywożenie będzie się odbywało w czterech transzach, po 500 ton w jednej transzy. Wszystko jest już rozplanowane. To zobaczymy, jak to będzie. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony, że takie coś ma być, ale czy to jest naprawdę? A byliście zaniepokojeni tym, że coś takiego tutaj jest? Bo pan jako sołtys, na pewno pan zbiera od mieszkańców opinie na ten temat. No na pewno, no tutaj niebezpieczeństwo było o tyle duże, że często te pożary były, nie? I tak obawialiśmy, że w każdej chwili może coś tam nastąpić tego typu. Latem, no, te substancje niektóre się rozlewały, tudzież no jakiś swąd, te substancje takie typu proszkowego też się tam rozsypywały. Także, strach o pole, o ziemię, o wodę o przede wszystkim. O zdrowie i o życie najważniejsze było, to jest wszystko. No tak, bo pan najbliżej. Tak, tak. Przed Wielkanocą był to w sąsiedztwie pożar, nie? Już każdy myślał, że tam są rozpuszczalniki, nierozpuszczalniki, że to mogło być jezioro ognia, jakby to się zapaliło. Jakby tragedia okropna dla całego środowiska. Pan tam chodził, sprawdzał, czy coś tak, się byli, nie... byłem tam z synem, obejrzałem to też, ale z daleka, bo tam nawet i leki są, nie leki, wszystko, to wie pani, każdy strach ma swoje życie, żeby tam dojść i ingerować jakoś to ręcznie, tylko tyle, że człowiek zaniepokojony był, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Pozwolenie na składowanie odpadów wydał starosta Zgierski. Zgodnie z nim firma miała składować maksymalnie do 400 ton odpadów. W połowie 2018 roku okazało się, że jest ich dużo więcej. Po interwencjach aleksandrowskiego samorządu pozwolenie zostało cofnięte, a sprawą firmy, która porzuciła śmieci, zajęła się prokuratura. Dzisiaj wiadomo, że odpadów jest ponad 2000 ton. Do końca nie wiadomo czego, bo pojemniki są nieoznakowane, a to, co się w nich znajduje, może być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Przez ostatni rok pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego byli na miejscu i sprawdzali, czy na terenie składowiska nie doszło do rozszczelnień pojemników, w których znajdują się nieznane substancje chemiczne. Latem ubiegłego roku, by zapobiec katastrofie ekologicznej, Straż Pożarna przepompowała zawartość najbardziej odkształconych przez słońce kontenerów do nowych pojemników. Żeby powiedzieć tak naprawdę, czy nie doszło do jakiegoś skażenia, można dopiero po tym, jak te odpady zostaną zabrane. Natomiast na dzień dzisiejszy badania pokazują, że skażenia nie ma żadnego. A później no, na pewno nie będzie tutaj żadnych odpadów. To na pewno. To nauczyło to panią. Oj tak, tak, tak. Generalnie nie ma sensu nawet ufać tym, że kontrahent pokazuje osoby, z którymi współpracuje i to są firmy renomowane z Polski, które wszyscy znamy, bo okazuje się, że to wcale o niczym nie świadczy. My, zwłaszcza radni z terenu gminy Aleksandrów Łódzkich, nie wiemy, czy się cieszyć, czy martwić, bo z jednej strony oczywiście cieszymy się, że to, co
kole, to co boli, tak, to co śmierdzi, zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, w końcu zniknie. Ale z drugiej strony szkoda aż tak dużej kwoty na to, by likwidować skutki zaniedbań z jednej strony służb, z drugiej strony skutki bardzo dziurawego prawa w zakresie ochrony środowiska, zbierania odpadów, bo to wszystko spowodowało takie zamieszanie, iż dzisiaj ci, którzy nabroili, gdzieś tam sobie żyją, nie wiem, w Polsce, może poza Polską, a z publicznych pieniędzy musimy wydawać takie kwoty na likwidację z jednej strony przestępczej działalności tych, którzy prowadzili to składowisko, a z drugiej strony zaniedbań służb i państwa. No. Pocieszającym jest na pewno fakt, że takich składowisk nie powinno już przybywać. Do tej pory zgłoszenie miejsca składowania odpadów było czynnością administracyjną. Znowelizowana ustawa nakazuje najpierw zdobyć przedsiębiorcy pozytywne opinie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Straży Pożarnej i dopiero potem ubiega się o pozwolenia. Do tej pory nie mieliśmy tego, że pytano te organy związane z bezpieczeństwem w zasadzie. W tej chwili, tak. No właśnie, czy ktoś w tych nowych warunkach już składał? To znaczy w tej chwili nie. W tej chwili nie. W tej chwili jest proces dostosowania tych, co istnieją. Czyli oni muszą, że tak powiem, złożyć wniosek i spełnić te warunki od nowa. Tutaj się to dzieje, natomiast nowych firm na tą chwilę nie ma. W sprawie składowiska w Brużyczce Małej prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom, właścicielowi oraz byłej prezes łódzkiej firmy Spreko. Obojgu podejrzanym grożą kary do 5 lat więzienia. OSP na Kielnice oficjalnie ma już nowy wóz. To jeden z najnowocześniejszych ciężkich wozów ratowniczo-gaśniczych w województwie łódzkim. Wyposażony jest w napęd na 4 koła oraz silnik o mocy 370 koni mechanicznych. Dysponuje też zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów. Wasza praca naprawdę jest doceniona? To jeden z najnowocześniejszych ciężkich wozów ratowniczo-gaśniczych w województwie łódzkim. Wyposażony w napęd na 4 koła oraz silnik o mocy 370 koni mechanicznych. Dysponuje też zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów oraz 500-litrowym zbiornikiem na środek pionotwórczy. W miniony piątek nowoczesną Skanię oficjalnie przekazano druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy. Na dobry początek od władz i od Matki Chrzestnej jest ten oto skromny karczer. Pan będzie jeździł? Tak. Będzie próbował. Dowódca dostali, przekażę. Gratuluję. To nigdy nie oczywiście życzę, żeby wszystko szczęśliwie jeździć. Jesteście taką jednostką ercową. Także życzę wam, żeby ten jedyny w swoim rodzaju samochód zawsze wracał. Tyle wyjazdów, co powrotów, ale żeby był prawdziwą wartością dodaną w działalności tej jednostki. Wszystkiego dobrego. Waszej opiece powierzam kluczyki i abyś kierowca dbał o to auto, żeby zawsze było sprawne i należycie konserwowane. Proszę. Dziękuję druhu naczelniku za przekazanie mi kluczyków do nowego auta. Będę starał wszelkich starań, żeby było należycie konserwowane i sprawne do każdego wyjazdu. Druhu prezesie, dowódca uroczystości, melduje oficjalne zakończenie dzisiejszej uroczystości. Jest to pierwszy taki nowy fabrycznie wóz ratowniczo-gaśniczy w powiecie zgierskim. Zastąpił wysłużonego 25-letniego Jelcza.
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w okresie najbliższych 2 lat w Aleksandrowie Łódzkim powstanie kilka nowych osiedli mieszkaniowych. Łącznie kilkadziesiąt domów znajdzie swoich lokatorów. Część deweloperów prowadzi już budowę, niektórzy za chwilę zaczną, a jeszcze inni są na etapie projektów i wykupu gruntów. Więcej opowie Państwu o tym Agata Kowalska. Blisko Łodzi to niewątpliwie priorytet, ale do tego sielankowe krajobrazy. Jeszcze rozwój oświaty, sportu, rekreacji, polityki społecznej, ekologii wymieniać można dalej. Ten najwyższy poziom, jaki prezentuje Aleksandrów Łódzki, doceniany jest przez ogólnopolskie rankingi. Ale najlepszym dowodem jest przyrost nowych mieszkańców gminy. Rocznie to tu swoje miejsce na ziemi wybiera ponad 1000 osób. O tym mówią statystyki, ale o tym mówią też deweloperzy, którzy prowadzą swoje biznesy na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Machulskiego, Chopina, 11 listopada, Cisowa, Jagiellończyka i teraz tutaj szóste, można powiedzieć, jest osiedle. No, 15 domków kameralnych, 110 metrów kwadratowych z garażami, troszeczkę zmienialiśmy projekt. To nowo budowane osiedle przy ulicy Piotrkowskiej. Ten sam inwestor zaraz rusza z inwestycją w Rudzie Bugaj. Kolejne bloki powstaną również przy ulicy Piłsudskiego. Do tego Rąbień rozwinie się do granic swoich możliwości. Domy te będą się na pewno wyróżniać z uwagi na to, że będą one, można powiedzieć, pasywne. Będą też pompy ciepła, jeśli chodzi o ogrzewanie, fotowoltaika. To tak, pasujące więc, do Aleksandrowa. Aleksandrów więc myślę, że to będzie coś ciekawego dla klientów, którzy są zainteresowani taką nieruchomością. W ciągu zaledwie kilku lat na terenie Aleksandrowa ma powstać kilkaset nowych domów. Gmina pracuje obecnie nad nową strategią rozwoju mieszkalnictwa na lata 2021-2032. Po co? Lepsze zarządzanie zasobami nie tylko mieszkaniowymi gminy, ale takie opracowanie polityki, która będzie na terenie całej gminy obowiązywać. Dotyczy to zarówno zagospodarowania przestrzennego, wizerunku miasta, wizerunku poszczególnych miejscowości, odpowiedniego też dostosowania infrastruktury i realizacji innych zadań, między innymi oświata, tak, tutaj ma duże znaczenie. A więc będziemy badać także demografię gminy i zmieniającą się migrację ludności. 110 metrów, 4000. Bo nowi mieszkańcy to i nowe wyzwania dla samorządu. Więcej o samej strategii, ale również o obrocie nieruchomościami na terenie naszej gminy już we wtorkowym programie Tydzień Reporterów, na który serdecznie zapraszamy. Zmiany w budżecie i w planach zagospodarowania przestrzennego to najważniejsze tematy 30. sesji Rady Miejskiej. Odbyła się w ostatni dzień września, a radni obradowali online. O szczegółach jak zawsze Krystyna Budasowa. 30. sesja Rady Miejskiej była kolejną sesją, która odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym. Na sali zasiadło tylko kilku radnych, a reszta przed monitorami domowych komputerów. Radni przede wszystkim wprowadzili do budżetu nowe sumy pieniędzy i nowe zadania. Między innymi sporządzona zostanie dokumentacja na wymianę dachu w OSP Sanie, a w budynku Urzędu Miejskiego powstanie biuro obsługi klienta. I to co najważniejsze, radni przekazali 1 000 000 zł dofinansowania dla powiatu zgierskiego na budowę hali sportowej przy SMS LO. W 2018 roku radni naszej gminy podjęli decyzję o dofinansowaniu w kwocie 1 000 000 zł budowy hali widowiskowo-sportowej przy naszym zespole szkół licealno-sportowych w Aleksandrowie Łódzkim i no niestety, ale budowa miała różne perturbacje, ekipa, która budowała, zeszła z budowy, więc radni podjęli decyzję, że wstrzymują te środki. Tym razem 1 000 000 wprowadzony został ponownie do budżetu, bo robotnicy wrócili na plac budowy i hala rośnie jak na drożdżach. To jest w obopólnym interesie, żeby współpraca z powiatem układała się dobrze, bo tak jak powiat potrzebuje gminy Aleksandrów, tak gmina Aleksandrów potrzebuje powiatu. Myślę, że teraz ta końcówka roku pokazała, że potrafimy dobrze współpracować. Nasz 1 000 000 dołożony do hali na pewno wspomoże bardzo finanse powiatu, które też przecież nie wiemy, że
powiaty nie są w najlepszych kondycjach finansowych. Hala przy liceum sportowym nie jest jedynym projektem, który wspólnie z powiatem współfinansować będzie gmina Aleksandrów. W ubiegłym tygodniu aleksandrowski samorząd zawarł porozumienie ze starostwem, w którym określono plany dotyczące inwestycji realizowanych przez powiat na terenie naszej gminy. Będzie to m.in. nakładka asfaltowa na ulicy 11 listopada, drogi będącej w zarządzie starostwa powiatowego. W porozumieniu, o którym władze Aleksandrowa rozmawiały ze starostą, znajduje się też zaległa nasza inwestycja dotycząca drogi Saniebełdów, druga część projektu, który był realizowany na trasie Jastrzębie Górne Bełdów. Teraz będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby pozostała część projektu została zrealizowana i to nam starosta zadeklarował. Gmina chce też poprawienia stanu chodników przy ulicy Pabianickiej, która również należy do powiatu. Aleksandrowski samorząd chce jeszcze w tym roku sfinansować jedną stronę chodnika na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy 11 listopada. Starostwo zadeklarowało, że w przyszłorocznym budżecie zagwarantuje pieniądze i drugą stronę wykona we własnym zakresie. Oglądają Państwo serwis informacyjny w telewizji Aleksandrów, a teraz zaproszenie na rozmowę tygodnia. Gościem będzie Rafał Piątczak ze specjalnej strefy ekonomicznej. Rozmowa dotyczy nowych miejsc pracy w województwie łódzkim. Zapraszam na fragment rozmowy. My jako łódzka strefa rozwijamy się każdego roku. Takim jednym z najciekawszych projektów, które realizujemy od blisko 4 lat, jest tak zwana strefa rozwoju. Jest to nasz projekt polegający na dofinansowaniu szkoleń, kursów dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla pracowników i dla właścicieli tych firm. Więc tutaj pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie. Jak świętować okrągłe urodziny? Najlepiej z przytupem. Jeszcze lepiej, gdy tupanie spowodowane jest biegiem, a każdy przebiegnięty kilometr to złotówka dla schroniska Psiakowo i spółka. Właśnie taką formę uczczenia swojego jubileuszu wybrał dyrektor MOSiR-u Arkadiusz Cichecki. W zorganizowanym na tę okoliczność pikniku biegowym wystartowało 71 osób. Trzy z nich, w tym jubilat, pokonały dystans 60 km. Szczególne życzenia i szczególne pochwały, naprawdę wielkie uznanie, ponieważ zasługuje na to. Nie dosyć, że jest społecznikiem, robi bardzo fajne rzeczy, do tego ma 6 dych i zawsze jest tą kondycję, że tak się brzydko wyrażę oczywiście. Nie wiem, czy to może wyciąć, czy co z tym się da zrobić. Sorry, trochę zmęczenia. Arek dał mi motywację. Co by pan Arkowi przekazał tak do kamery? Wszystkiego najlepszego, zostawię mu zestaw ratunkowy, jakby jednak serce nie domogło. I co, drugiej takiej 60 za 60 lat. Po pierwsze, świetny pomysł na uczczenie własnych urodzin, także można czerpać jak gdyby inspirację z tego tematu. A druga kwestia, temat charytatywny, czyli pomoc zwierzakom, także fajnie, że znaleźli się sponsorzy. Dziękujemy bardzo sponsorom, że za każdy kilometr ta złotówka będzie wpłacona na schronisko dla zwierząt. Także świetny temat. Arek już zaczął taką przygodę ze sportem wcześniej. Ukończył triatlon, po drodze ukończył maratony, półmaratony, jakieś wycieczki górskie. No, jest do tego przygotowany. On po prostu to kocha, uwielbia aktywność, a nasza rodzina się przy nim absolutnie nie nudzi, bo ciągle coś się dzieje. Ma siły na to, żeby 60 km przebiec, a jak trzeba śmieci wyrzucić, to mówi, że później czy idzie? Nie, on uwielbia pracę w ogrodzie, także ogród mamy wypielęgnowany i te roślinki, i te drzewka, i także praca jest też w domu. Nie miga się? Nie.
2 godziny ponad przerwy, 15.10 do Jumy, biegniesz kolejne 60 km. Bo to jest jedyny taki moment w twoim życiu. Powiem tak. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że jestem trochę zmęczony. Powiem szczerze, że nabrałem trochę pokory do długich dystansów, bo wydawało mi się, że 6 minut na kilometr to jest człapanie i zrobię to w palcem w nosie. Niestety dopadły mnie takie skurcze, no widocznie za mało kilometrów w nogach. Zanim oficjalnie wszystkim podziękuję, pozwolicie, że zrobię sobie krótki natrysk, bo się trochę czuję niekomfortowo. Ale to za chwileczkę. Za 2 minuty. W międzyczasie możecie się częstować... Dzięki! Zalewaj. Może krzesło dla niego. Postoję. Tak? Boję się, że nie wstanę, jak usiądę. Teraz wypadałoby przy tej 60 trochę zwolnić i usiąść na 4 literach. Ale słuchajcie, ja już wiem, co się w jego główce rodzi. To nowy pomysł na bieganie w górach. Gratuluję. Chodzą słuchy, że już odcisnąłeś swój wizerunek na Całunie, odsunąłeś kamień i wróciłeś do żywych, tak jest? No tak, wróciłem do żywych. Szczerze mówiąc, pomysł tak naprawdę, te moje urodziny troszeczkę mnie przerosły, bo w zasadzie to był taki wabik, żeby zorganizować imprezę charytatywną i zebrać pieniądze na zwierzyniec psiakowo. Zresztą coś się udało, z tego co słyszałem, to żeśmy chyba zbierali 1500 zł. Przyznam szczerze, że mnie zaczynało odcinać po 40 km, bo no nie biegałem w tym roku dużo, nogi nieprzyzwyczajone i miałem straszny skurcze łydek, po prostu mięśnia, mówię, nieprzyzwyczajone i myślałem, że nie podołam, no ale jakoś tam dałem radę. No miło, po prostu miło, że tyle osób przyszło, że jest takie duże grono przyjaciół. Podziwiam bardzo. Już w niedzielę razem z partnerstwem na rzecz Aleksandrowa zapraszamy Państwa na doroczne święto latawca. Jak zawsze odbędzie się na łące przy ulicy Wierzbińskiej, a rozpocznie o godzinie 15. Zaproszeni są wszyscy, którzy lubią się bawić i chcą sprawdzić swoje siły w puszczaniu latawców. Można przynieść swój, własnoręcznie zrobiony, albo kupić na miejscu i pobawić się wspólnie z rodziną. Na każdego uczestnika czekać będą prezenty oraz atrakcyjne nagrody dla autorów własnoręcznie wykonanych latawców. Dobre humory i pogoda gwarantowane. A teraz o historii konia Edka, który zmuszany był tylko do pracy i zarabiania pieniędzy. Jeszcze 4 lata temu woził turystów na Morskie Oko. Jego życie nie było usłane świeżą trawą i padokami, tylko małym boksem. Panie i panowie, poznajcie historię Edka. Choć małe. Dziś Edek to zupełnie inny zwierzak. To przepiękny wałach rasy śląskiej, który zachwyca innych właścicieli koni. Na jego grzbiecie trenowali najlepsi jeźdźcy w Polsce. Od niespełna miesiąca mieszka w stajni Adrianna w Adamowie Starym. Stwierdziłam, że chcę konia, kupię konia, ale no nie myślałam na pewno, żeby takiego konia ratować. Bardziej myślałam sobie, żeby kupić takiego fajnego rumaka, który będzie dla mnie wsparciem i będę mogła sobie pojechać w teren i tym podobne.
Zaczęłam przeglądać ogłoszenia. Ogłoszenie znalazła przypadkiem na Eliksie. Zadzwoniła i dowiedziała się, że koń nie chodzi pod siodłem, a wozi turystów na morskie oko. Podziękowała. Nic nie dzieje się bez przyczyny, twierdzi, bo 3 miesiące później pani Natalia pojechała na majówkę do Krakowa, a znajoma namówiła ją na wizytę w Zakopanem. Przypomniała sobie o przepięknym, karym, malowanym wałachu z ogłoszenia. Tego dnia nie pracował, więc można było go obejrzeć na podwórzu w Białym Dunajcu. Edzio tak naprawdę miał zapadnięty grzbiet, no bo wiadomo, że tym grzbietem jakoś mocno tam nie pracował. Maciek miał go 3 miesiące tylko, zanim go wystawił, czyli on tak naprawdę, nie, w sumie to miał go 0,5 roku. Ale po 3 miesiącach już go wystawił na sprzedaż z tego względu, że coś miał z biodrem Edzio, a coś miał z tyłami i jak po prostu biegł w bryczce po asfalcie, to podkowy uderzały o asfalt i iskry szły na bryczkę. To jak go kupiłam, to w ogóle całe jabłka połykał w całości. Koń był w słabej kondycji. Miał połamane i cofnięte żebra, których historii do końca nie znamy. Zanik mięśni zadu, spuchnięte 4 nogi. Pod brzuchem widać było rany. Miłość od pierwszego wejrzenia była jednak tak silna, że przezwyciężyła marzenia o posiadaniu pięknego, zdrowego konia do jazdy. Edek pojechał do Warszawy, gdzie zaczęto przywracać go do życia. Więc ja po prostu pierwsze co w płacz, mówię, koń pozrywany cały, ścięgna do niczego. Zadzwoniłam do pani weterynarz, przyjechała, mówi, słuchajcie, musicie z nim chodzić na spacerki, więc na zmianę z moim tatą przyjeżdżaliśmy do stajni parę razy dziennie i go prowadzaliśmy, żeby po prostu te jego nóżki przyzwyczaić do normalności. Spacery w ręku, masaże fizjoterapeutyczne co 3 tygodnie, specjalna dieta weterynarzy i cały sztab ludzi chcących pomóc. Kiedy była już pewność, że Eddie czuje się dobrze, zaczęła się praca z siodłem. Pierwszy raz jak widziałem tego konia, nie ukrywam, no, że nie łapał za oko. Jak spojrzałem na niego i Natalia pierwszy raz mi poprosiła, na niego wsiadł, troszkę się zastanawiałem i byłem w dużym szoku po pierwszej jeździe, gdyż jest to koń bardzo ambitny, bardzo pracowity, wkładający bardzo dużo serca w pracę. Ma swoje mankamenty, ale nadrabia charakterem. Super, spokojnie i kontakt. Jak jest wielki, tak i ma wielkie serce. Super, zaufał ludziom i dziś można zrobić z nim już wszystko. Edek czuje się rewelacyjnie. Jest zdrowy i wydaje się, że szczęśliwy. Patrz na wprost, robiona w tył. Był sprzedany w wieku 2 lat i miał 8 właścicieli przede mną, jeżeli chodzi o paszport. Tylko o paszport, ale ja wiem, że tam mogło być ich więcej. Nie dowiemy się tego nigdy, bo nie każdy przepisywał go po prostu w Polskim Związku Jeździeckim. Natomiast no już jestem ostatnim. Miałam już paru kupców, dawali mi naprawdę bardzo duże pieniądze za niego i chociażbym dostała 150 tysięcy, na pewno już Eddie zostaje ze mną do końca życia. Dziś Eddie zamiast wozić turystów pod górę, w tych godzinach biega ze stadem po padoku. Jest duża szansa, że za chwilę zobaczymy go na profesjonalnych zawodach jeździeckich. Edek miał szczęście, ale już jego kumple, którzy do dziś ciężko pracują, nie. We wrześniu posłowie złożyli poprawkę do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zakazującą wykorzystywanie koni do wożenia turystów na morskie oko. Pomysł, który miałby być wprowadzony, jeżeli chodzi o wyposażenie zamiast w konie, to w tak zwane konie elektryczne, tak, w postaci meleksów, dowożenie turystów meleksami do morskiego oka, no, wydaje mi się, że ten pomysł jest trafiony, tak? No, jednak na pewno zwierzęta by miały zachowany lepszy dobrostan, gdyby tych turystów jednak nie woziły. I w tej kwestii jest sporo za i sporo przeciw, bo niewątpliwie to źródło utrzymania dla wielu górali. Zapotrzebowanie na tego typu usługę to drugie, ale dobrostan zwierząt powinien być tu priorytetem. Na placu Kościuszki stanęły 2 czujniki badające jakość powietrza. Zamontowano je w ramach badań prowadzonych przez Politechnikę Łódzką. Wynik poznamy za około miesiąc. To są próbniki do pobierania pyłu zawieszonego. Będziemy pobierać pył PM2,5 i PM10, a potem po oznaczeniu zawartości pyłu będziemy oznaczać w tym pyle zawartość metali. Od zeszłego roku prowadzimy badania na teren całej aglomeracji łódzkiej, czy to z miasto Łódź, miasto Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów i Pabianice. I te badania będą trwały do końca przyszłego roku i one są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi. Oprócz tego, że sprawdzamy jeszcze jaki jest pył, to próbujemy zbadać jak on będzie wpływał na rośliny rośnące obok,
co się to dzieje, badamy jak oddzielnych jakby badaniach, już nie tylko w tym miejscu, jak wpływa to na zawartość chlorofilu, na proces fotosyntezy tych roślin, które są, i próbujemy to skorelować z zawartością pyłu w atmosferze. To są typowe próbniki, pobieranie pyłu jest znormalizowane. Takie same badania wykonują w WIOS-ie, przy czym w WIOS-ie mają punkty stałe najczęściej i nie przewożą. No my musieliśmy, jak tutaj widać, przyczepkę sobie zafundować, bo przewożenie tych próbników to jest troszeczkę pracochłonne. I dlatego jak z góry stawiamy to na jakieś 2 tygodnie i wtedy, bo to pobieranie trwa cały dzień. To podejdźmy, może pokażmy, jak to się faktycznie odbywa. Są filtry kwarcowe, które były w laboratorium kondycjonowane, czyli w warunkach temperatury i wilgotności przetrzymywane odpowiednią ilość czasu. Potem były dwukrotnie ważone i wkładane do takich oprawek. Potem wkładamy taki pojemniczek do naszego aparatu i następnie aparat automatycznie przekłada sobie po okresie poboru do drugiego pojemnika i potem ten drugi pojemnik po okresie poboru zabieramy i potem znów zawozimy do laboratorium i tam znów dwukrotnie ważymy, a filtry zważone poddajemy analizie chemicznej. I rozumiem, że powietrze tu jest zasysane, tak? Tu jest powietrze zasysane. Tutaj, jak widać, jest pokazane, jaki to jest ten nasz próbnik, jaki będzie pył. Pył to jest akurat tutaj PM2,5. Tamten drugi aparat ma na PM10 i potem po wyselekcjonowaniu tego pyłu, następnie on przechodzi, tu jest aparat, jest pompa w środku i w środku jest filtr, którym jest w też odpowiednich warunkach. I potem sobie próbnik sam automatycznie zmienia miejsce poboru raz na dzień. Tutaj mierzona jest temperatura i wilgotność. Temperatura i wilgotność, sprawdzane są inne parametry, te zewnętrzne jeszcze, żeby to ewentualnie porównać, bo to wiadomo, że im jest zimniej, tym ta zawartość pyłu się w powietrzu zmienia. Na razie to jest tylko badanie. Sprawdzamy, jaki jest stan tego powietrza i próbujemy go skorelować. Na pewno widzimy, że zmiany są powiązane z porą roku, prawda? Jeżeli zawartość w porze tej zimnej, późna jesień, zima, wczesna wiosna są rzeczywiście takie, że filtry są aż całe czarne. Tutaj widać, jak te filtry są bielutkie, prawda? No moglibyśmy tam spojrzeć na inne może filtry, które pobraliśmy z poprzedniego miejsca, dzisiaj z Łodzi, które przywieźliśmy tutaj. No to one są takie, powiedzmy teraz, szarawe, ale zimą będą czarne. Będą czarne, po prostu to widać, ta ilość sadzy. Oczywiście od miejsca jeszcze zależy. Jak na przykład mierzyliśmy w Pabianicach, w osiedlu domków jednorodzinnych, w okresie zimowym to było bardzo dużo, bardzo złe, duże przekroczenia. Natomiast jak mierzyliśmy w Łagiewnikach, na samym terenie szpitala Łagiewnik, wtedy przekroczeń praktycznie nie było. Wydaje nam się, że ta ulica nie ma tak dużego wpływu. Mierzyliśmy też na terenie Politechniki kilkanaście metrów od ulicy Żromskiego, ale i Politechniki, i tam rzeczywiście takich przekroczeń nie znaleźliśmy. Więc raczej wiążemy tutaj wszystko, i tak chyba to też podaje literatura, z tak zwaną emisją niską, czyli są głównie domki jednorodzinne spalające paliwa stałe. Kiedy poznamy wyniki tych prowadzonych przez Was badań? 2 tygodnie będzie się pobierało. Następnie potrzebujemy co najmniej 2 dni kondycjonowania, ponowne 2 dni ważenia i potem jeszcze kolejnych kilka dni na oznaczanie zawartości metali. No to niestety za jakieś 3-4 tygodnie dopiero będą wyniki z Aleksandrowa. A teraz czas na informacje sportowe. Dziś powiemy o wielkim sukcesie lekkoatletów. Będzie również o zwycięstwie siatkarek i pokażemy skrót meczu Sokoła Aleksandrów z Legionowią Legionową. Zapraszam. U jednego z trenerów UKS Basket Aleksandrów wykryto zakażenie koronawirusem. Klub najwcześniej do 7 października wstrzymał wszystkie treningi i rozgrywki. Informacja z sanepidu, że jeden z trenerów, Adam Rajkowski, prowadzący drużynę naszą reprezentacyjną, naszego miasta sportu, jest zakażony koronawirusem. Niestety jest taka sytuacja i kolejne rzeczy, że wstrzymujemy wszystkie działania, czyli wszystkie treningi, wszystkie mecze są podwoływane na poziomie pierwszej, drugiej ligi, U19, U17, U15, U13.
Do 7 jesteśmy wstrzymani przez sanepid. Grupa ta, która bezpośrednio miała styczność z trenerem Adamem, jest na kwarantannie do 7 właśnie października. Szkoleniowiec wykazuje lekkie objawy zakażenia. Tylko bezpośrednio to dotyczy trenera Adama, który gdzieś w niedzielę byliśmy przecież na meczu i graliśmy sparring, więc od niedzieli się z nim nie kontaktujemy, tylko telefonicznie, nie mamy z nim styczności. No i on chociaż w taki sposób bardzo lekkie przechodzi to na szczęście, więc mamy nadzieję, że on już też za chwilę wróci do zdrowia i będziemy mogli od 8 wrócić do normalnej pracy. Szkoleniowiec UKS Basket pracuje również w Aleksandrowskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Placówka przeszła dezynfekcję i od piątku wróciła do normalnego funkcjonowania. Wielkim sukcesem dla MKS-u Aleksandrów zakończyły się Mistrzostwa Polski do lat 16 w lekkiej atletyce. Klub w klasyfikacji generalnej zajął 3 miejsce. Tomasz Ośkiewicz został złotym medalistą w rzucie dyskiem i zdobył srebro w pchnięciu kulą. Największym takim sukcesem dla mnie jest to, że w końcu że obroniłem to złoto, bo to była taka na mnie presja, że muszę to wygrać. Kolejka, powoli ten konkurs się układał jakoś po mojej myśli, na szczęście wygrałem, a to srebro w kuli uważam to za taki dodatek, który jak najbardziej jest zadowalający. Była bardzo, bardzo wysoka, a przede wszystkim bardzo wyrównana konkurencja. Tym bardziej cieszy to, że Tomek tutaj wykorzystał swoją szansę i wypadł naprawdę bardzo dobrze. Weronika Wodzińska zdobyła złoto w skoku o tyczce. Było ciężko, bo miałam dużą konkurencję. Przyjechała tydzień temu do nas dziewczyna z Ameryki z bardzo dobrym wynikiem. Ogólnie rywalizacja była na wysokim poziomie. Dziewczyny od samego początku biły swoje życiówki i bardzo dobrze skakały. Wygrałam z wynikiem 3,55, czyli moją życiówką i no, jestem zadowolona. No tak, żeby do takiego występu doszło, no to za tym się kryją 4 lata pracy Weroniki ze mną i również z trenerem Pawłem Zdrajkowskim, który się zajmuje jej przygotowaniem ogólnym, ja natomiast przygotowaniem technicznym. Trzeba podkreślić, że żeby zawodnik mógł w takim konkursie wystartować na odpowiednim poziomie, musi mieć odpowiedni zestaw tyczek, bo to nie jedna tyczka, a z Weroniką zabraliśmy 6 czy 8 tyczek. Skorzystała co prawda z 3 czy 4, ale no, konkurencja trudna, warunki były nie najlepsze, co chwila padał deszcz, także Weronika wytrzymała presję i wygrała bezapelacyjnie. Kacper Uliński zajął 2 miejsce w biegu na 1000 metrów przez przeszkody. Start udany, no bo jednak srebrny medal Mistrzostw Polski jest mój. Można było walczyć o lepsze miejsce, ale zwątpiłem trochę w siebie, czego nie powinienem robić, ale za dużo myślenia. Za dużo myślenia robi swoje i ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego startu. Pierwszy rok jestem młodzikiem i klasyfikuję się dość wysoko w tabelach. Prowadzono nową konkurencję, czyli bieg na 1000 metrów z przeszkodami. Co prawda nie biega się rowu z wodą, ale to ma być konkurencja, która przygotowuje chłopaków do biegu na 2000 metrów z przeszkodami już w pełnym tym obrazie, takim z rowem z wodą. Było tam 8 przeszkód, które należy pokonać normalnie krokiem podkowym. Wydawało się wszystkim, że to jest konkurencja dość łatwa, ale okazało się, że najlepsi zawodnicy z 1000 metrów czy z 600 uciekli na ten dystans, bo wydawało się, że będzie to łatwiej zdobyć medal. Konkurencja była bardzo duża, co się okazało, że Kacper poprawił o 10 sekund swoją życiówkę i był drugi, co prawda mało brakowało, żeby to wygrał. Także jest to trudna konkurencja, ale no, powodująca to, że na drugi rok, chociaż Kacper jest młodzikiem, czyli on jest o rok młodszy, na drugi rok również będzie startował w kategorii U16. Mistrzostwa Polski do lat 16 odbyły się w ostatni weekend w Słupsku. Sobota, 26 dzień września 2020 roku, stadion imienia Włodzimierza Smolarka i 8 kolejka spotkań trzeciej ligi grupy pierwszej. Szarpak! I teraz jeszcze szansa dla Sokoła Aleksandrów.
Już wznowili piłkarze Legionowi Legionowo i teraz musiał bronić Bartosz Kaniecki, ale widać ten stały fragment gry, że był również ćwiczony na treningu, bo świetnie to zrobili zawodnicy Legionowi. Czekamy tylko na gwizdek pana Jakuba Rutkowskiego i Przemysław Woźniczak przed szansą strzelenia gola, ale no tutaj piłka przeleciała pod murem. Piłkarz Legionowi Legionowo, a tymczasem już Szarpak. Szarpak oddał strzał, ale Paweł Błysznowski bez problemu złapał piłkę. No tutaj myślę, że to była... Natomiast no teraz była dogodna sytuacja na to, aby Legionowia objęła prowadzenie. I teraz piłkarze Sokoła będą musieli uważać. Tutaj taka dość niebezpieczna sytuacja. Interwencja Bartosza Kanieckiego. Do Przezaka na prawą stronę. Przezak w pole karne. Teraz no tutaj wyskakiwał Sołtysiński, ale ta piłka zdecydowanie za wysoko leciała. Będzie ponowna wrzutka Przezaka i Bartosiński tym razem powalczył o piłkę, ale bardzo dobrze w obronie Legionowia. Jeszcze Nowacki uderza. Nowacki! No tutaj ruszył już Michał Bajdur. Bajdur w pole karne. Przejęcie piłki i strzał oddany przez Andrzeja Trubecha, ale bardzo dobry odbiór Bogołębskiego. Teraz Sołtysiński i rusza Dawid Przezak. Już się zbliża do pola karnego. Jeszcze do Kacpra Dziuby wydawało się, że będzie podawać. Legionowi Andrzej Trubecha. Jeszcze strzał i broni Bartosz Kaniecki. Michał Bajdur uderzył do Bogołębskiego. Bogołębski, prostopadła piłka, Sołtysiński przed szansą na to, aby Sokół objął prowadzenie. Maschere w 46 minucie meczu, a teraz była dogodna okazja, kolejna Szymona Sołtysińskiego i tylko Legionowi Legionowo. No mamy ten fragment gry, gdzie Sokół zdecydowanie przeważa. Dziuba do Sołtysińskiego, Sołtysiński! Już tutaj szansa Legionowi Legionowo, ale świetnie interweniuje Artur Gieraga. A pan Jakub Rutkowski postanowił, że już nie przedłuży tego meczu. 0-0 w Aleksandrowie w szlagierze kolejnym. Nie jesteśmy do końca zadowoleni, nie tyle co z wyniku, bo uważam, że gdzieś tam ten remis będziemy bardzo szanować. Z perspektywy gry Legionowia zrobiła, uważam, więcej sytuacji bramkowych do strzelenia. My gdzieś tam pierwszą połowę zagraliśmy bardzo asekuracyjnie. Bardzo często decydowaliśmy się na długie podanie, straciliśmy gdzieś tam taką kontrolę w ofensywie i to powodowało sporo chaosu w naszych poczynaniach. Druga połowa była troszkę lepsza, aczkolwiek też uważam, że stać nas na lepsze funkcjonowanie. No z perspektywy całego spotkania szanujemy remis, no bo graliśmy z dobrą drużyną, trzeba sobie to powiedzieć wprost. W zeszłym roku oni funkcjonowali na poziomie drugiej ligi, sporo zawodników zostało. Ciężkie spotkanie. Duży plus taki, że po raz kolejny nie tracimy bramki, po raz kolejny nie przegrywamy. Tutaj też no, cała nasza gra w obronie, no nie tylko obrońców i bramkarzy, ale i całej drużyny gdzieś tam zasługuje na pochwałę, bo mieliśmy bardzo dużo takich dobrych momentów, w których w kluczowych sytuacjach potrafiliśmy sobie z tym poradzić. To są na pewno duże plusy, które gdzieś tam pozytywnie rokują na przyszłość. Aczkolwiek mówię, no, z perspektywy całego meczu, czujemy niedosyt, ale niedosyt pod kątem jak funkcjonowała drużyna, bo wiem, że stać nas na lepszą grę. W sobotę siatkarki Libero VIP Gwarant zadebiutowały w rozgrywkach drugiej ligi, pokonując na wyjeździe Chełmiec Wałbrzych 3-2. To był niezwykle zacięty pięciosetowy mecz. W pierwszych dwóch setach lepsze były aleksandrowianki. Jednak drużyna gospodarzy potrafiła doprowadzić do remisu. Tiebreak zakończył się wygraną Libero 17-15, a najlepszą zawodniczką wybrano Zuzannę Berkowską z drużyny trenera Macieja Tietjańca. Już w sobotę 3 października o godzinie 17 Libero VIP Gwarant zagra z Sobieskimi Oława w hali szkoły podstawowej nr 4 w Aleksandrowie. Sympatyków piłki siatkowej zapraszamy na mecz. To tyle na dziś w serwisie informacyjnym. Teraz zaproszenie na rozmowę tygodnia. Po rozmowie reportaż z Tygodnia Reporterów, a ja tylko przypominam, że dostępne jest już najnowsze wydanie gazety 44. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Agata Kowalska, dzień dobry, zapraszam na rozmowę tygodnia.
A przed południem, właśnie w czwartkowe przedpołudnie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie dla aleksandrowskich przedsiębiorców, a uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stąd też mój i dzisiejszy gość, pan Rafał Piątczak, specjalista właśnie z Łódzkiej Strefy. Witamy bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym studiu, panie Rafale. Na początek może zapytam, czego dotyczyło to spotkanie faktycznie i co przekazaliście właśnie aleksandrowskim przedsiębiorcom, czego mogli się od was dowiedzieć? Dzień dobry Państwu. No, dzisiaj spotkaliśmy się z przedsiębiorcami z Aleksandrowa Łódzkiego, żeby udzielić szerokiej informacji, jaka jest oferta Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spotkanie dotyczyło informacji, jak uzyskać wsparcie na nowe inwestycje w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, czyli dość ciekawej formy pomocy, która pomoże rozwinąć się lokalnym firmom w przyszłości. Lokalnym firmom, dlatego też zawsze Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna kojarzyła się z dużymi korporacjami. Ta podstrefa, która kiedyś funkcjonowała, bo teraz rozumiem, że wszystko jest jakby globalnie pod waszymi właśnie skrzydłami, to mieliście na przykład takie firmy jak ABB czy Procter & Gamble, gdzie małe, lokalne, średnie firmy właściwie nie miały szans przy takim starciu. Dziś ta polityka w waszej branży trochę się zmieniła. Co to oznacza? Oznacza to, że małe, lokalne przedsiębiorca, nie mówię jednoosobowa może działalność, ale może też liczyć na wsparcie i może też liczyć właśnie, że będzie między innymi z wami widniała w tych waszych bazach. Czy jednoosobowa działalność również ma szansę, aby takie wsparcie otrzymać? Natomiast prawdą jest, że do niedawna strefy kojarzyły się przede wszystkim z dużymi firmami zagranicznymi, z dużym kapitałem. Natomiast zmiana przepisów o strefach ekonomicznych, która miała miejsce w czerwcu 2018 roku, jej celem było właśnie otwarcie strefy na wszystkie firmy, również polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. I taka była idea. Stąd te nowe przepisy zakładają, że cała Polska jest strefą ekonomiczną i przedsiębiorcy mogą realizować inwestycje w dowolnym miejscu, na dowolnej nieruchomości, również tam, gdzie funkcjonują. I stąd dzisiaj chcieliśmy się właśnie spotkać z firmami z Aleksandrowa, żeby podzielić się z nimi tą informacją. To ja też jeszcze raz jakby powtórzę to pytanie, powrócę do niego, bowiem nasi lokalni przedsiębiorcy wiedzą, że na przykład jeśli udają się do Powiatowego Urzędu Pracy, wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie na przykład osób przy założeniu własnej działalności czy powiększeniu swojego biznesu, wiedzą jaki tam jest wachlarz ofert. Natomiast jaki wachlarz ofert właśnie oferuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna? Wspomniał Pan już o tym podatku, ale co jeszcze możemy u Was otrzymać? Z czego możemy skorzystać? Podatek jest jakby tą podstawową formą wsparcia, natomiast my jako Łódzka Strefa rozwijamy się każdego roku. Takim jednym z najciekawszych projektów, które realizujemy od blisko 4 lat, jest tak zwana Strefa Rozwoju. Jest to nasz projekt polegający na dofinansowaniu szkoleń, kursów dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla pracowników i dla właścicieli tych firm. Więc tutaj pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie ponad 9 tysięcy złotych, a sam pracodawca do 80% szkolenia może mieć sfinansowane ze środków unijnych za naszym pośrednictwem. Wszystkie informacje na stronie internetowej gdzieś Łódzkiej Strefy. Zachęcamy na stronę internetową do pośredniego kontaktu z nami, i na takie spotkania, jak dzisiaj miało miejsce. W Aleksandrowie Łódzkim. Dokładnie. Parę słów proszę jeszcze nam powiedzieć. Może zapytam z drugiej strony, ze strony nie pracodawcy, a bardziej pracownika. Nie mam pracy, wysyłam dziesiątki CV i właściwie odbijam się od drzwi, a tutaj czytam, że na przykład do końca sierpnia Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 22 decyzje o wsparciu. Firmy zadeklarowały inwestycje w Łódzkiej Strefie na ponad 1 mld zł i stworzą ponad 400 nowych miejsc pracy. To może gdzieś mi Pan podpowie, gdzie mogę znaleźć właśnie 400 miejsc nowych pracy, to właśnie gdzie i o co to chodzi? Przede wszystkim jest to przemysł. Produkcja, to są te podstawowe projekty inwestycyjne. Natomiast drugą grupą są nowoczesne usługi dla biznesu, sektor IT, sektor centrów usług wspólnych, które realizują swoje zadania poprzez jakby wsparcie innych firm w zakresie czy księgowości, czy finansów, czy obsługi klienta. W związku z czym, gdzie szukać pracy? Przede wszystkim warto być specjalistą w swojej dziedzinie. Tu bez względu na branżę
no zawsze taka osoba będzie miała na pewno łatwiej. Przez wiele lat... A łatwiej mają jakie branże dziś? Znaczy my przez wiele lat odeszliśmy od modelu szkolnictwa i zawodowego, i technikum. Wszyscy w pewnym momencie, na początku lat 90. chcieli być ekonomistami, marketingowcami. Tak jak najbardziej cały czas takie osoby są poszukiwane, natomiast no, rynek pracy zweryfikował bardzo szybko, że no, warto mieć porządny zawód. Niekoniecznie kończąc studia, można... Ciekawe pieniądze. Czyli wciąż brakuje rąk do pracy. Rąk do pracy i specjalistów. Mówimy o zawodach technicznych, zawodach nowoczesnych. Ja myślę, że gdybyś dzisiaj nas słuchają młodzi ludzie, warto byłoby, żeby się zainteresowali, oprócz IT, które od lat oczywiście jest chłodne cały czas i poszukuje specjalistów. Mówimy o automatyce, robotyce. Tu warto wspomnieć, że również my jako Łódzka Strefa otworzyliśmy swoją szkołę Technikum Automatyki i Robotyki jako pierwszą szkołę w Polsce. Teraz będzie drugi rok nauczania, gdzie dostarczymy za chwilę na rynek pracy specjalistów od automatyki i robotyki. No, ten świat się dzisiaj zmienia i te branże są rozwojowe. Myślę, że sztuczna inteligencja to jest kolejna branża, która za chwilę podążamy będzie za potrzebowała specjalistów, więc na pewno te wszystkie nowoczesne technologie. Natomiast nie zapominajmy o, no może nie jest to coś, co warto reklamować, praca, prosta praca fizyczna, branża budowlana, sprzedaż, to zawsze będzie funkcjonowało, więc no jeżeli ktoś nie ma pomysł na siebie, z edukacją, może nie zawsze. I zawsze też, powiedzmy, w tej branży, mając właśnie ręce do pracy gotowe, zarobi też sporo dzisiaj na naszym dzisiaj nawet polskim rynku. Specjalista czasami może więcej zarobić niż, nie wiem, nazwijmy to, zwykły pracownik w sektorze usług na przykład. Mhm. Na sam koniec jeszcze zadam takie pytanie, ponieważ rynek pracownika był do tej pory, przynajmniej tak nam się wydawało, że do marca. W marcu, kiedy rozpowszechniła się oczywiście epidemia, pokazało to, że w jedną sekundę o 180 stopni ten rynek może być zweryfikowany. Jak jest dziś? Wciąż jest rynek pracownika, czy właśnie... Znaczy on został na pewno częściowo zweryfikowany i są branże jak gastronomia, hotelarstwo, no takie usługi, gdzie spędzamy wolny czas, no na pewno mocno ucierpiały i tutaj... No na dzisiaj bym pracy nie szukał. Natomiast w tym samym momencie są branże, które w ogóle nie ucierpiały, wręcz przeciwnie, przyspieszono pewne decyzje w firmach i no, rozwinęły się dość szybko. Mam tutaj na myśli, no oprócz branży spożywczej, no zawsze musimy, czy to będzie epidemia, czy nie, więc ta branża ma się cały czas dobrze. Natomiast no, dużo więcej kupujemy w sieci, więc cała branża e-commerce, no, z tą całą otoczką logistyka, IT, wszystkie systemy komunikacji, które mamy, więc te branże na pewno poszły do przodu i nie narzekają na brak zamówień czy na to pracę. Panie Rafale, na sam koniec jeszcze zapytam, no bo wiemy od strony pracownika, tutaj już wiele wyjaśniliśmy, to może teraz chciałabym zostać biznesmenem. Taki przepis, bo ile jest pod Łódzką Strefą przedsiębiorstw? Znaczy my obsłużyliśmy ponad 400 projektów, z tym, że niektóre firmy realizowały po kilka projektów, myślę, że no blisko 300. Czyli firm. Macie obraz tego polskiego, łódzkiego biznesmena. To jakie trzeba mieć elementy, jakie trzeba mieć cechy, jakie trzeba mieć szczęście może też? Jak to wygląda? Te elementy chciałbym poznać. Szczęście zawsze się przydaje. Natomiast przede wszystkim trzeba mieć pomysł i trzeba być odważnym. No, jest ta bariera wejścia, żeby prowadzić własną działalność. Ktoś, kto ją przekroczy i ma cel i go realizuje, no prędzej czy później osiągnie sukces. Więc no, tutaj zachęcam, żeby po prostu być odważnym, realizować swoje cele. My merytorycznie możemy pomóc i wesprzeć, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, szkoleniowe. Natomiast chętnie rozmawiamy z każdą osobą, która ma pomysł na siebie, na biznes, więc no to tego życzymy. I szczęścia, i pomysłu. Bardzo dziękuję, panie Rafale, za udział w naszej rozmowie. Państwu. Ja również Państwu dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Rozmowy Tygodnia. Do zobaczenia. Nad nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt debatują politycy w gminie Aleksandrów. Czas na debaty skończył się 4 lata temu. Tu już się nie dyskutuje, tu się działa. Nasze towarzystwo
działa na terenie województwa łódzkiego już od 30 lat i w swojej pracy współpracujemy z różnymi instytucjami, z samorządami. Podjęliśmy bardzo ścisłą współpracę z gminą Aleksandrów Łódzki, która jest jedną z wiodących gmin, jeśli chodzi o kwestie zwalczania bezdomności zwierząt. Zaczęło się od adopcji psich staruszków przez miejskie instytucje. I właśnie wtedy opieka nad bezdomnymi zwierzętami nabrała tempa. Chipowanie, szczepienia, darmowa karma, kastracje i sterylizacje, promowanie adopcji. Schronisko zrobiło się puste. Jeżyki obecnie jedzą tak około 4 godzin. Karmimy je białkiem zwierzęcym. Robaczkami, widzę. Robaczkami, tak. A to, że zajmujecie się co 4 godziny, to oznacza, że również przychodzicie do pracy? Tak. Kolejna nasza wizyta w takim miejscu, gdzie trafiają gminne zwierzęta, zwierzęta z gminy. Może tym razem mamy co? Bociana. Chodźmy tak, do tego bociana. Mamy teraz bociana. Trafi on oczywiście do leśnej osady tak edukacyjnej w kole. Również znajduje się tutaj gawron, który też z nim pojedzie. Ma tutaj problemy z lataniem. Jak to jest, jak przyjeżdża weterynarz do domu? I teraz skorzystała Pani po prostu z okazji. Tak, dokładnie. I niech mi Pani powie, taki pomysł właśnie, żeby jeździć, żeby urzędnik jeździł, żeby weterynarz jeździł, żeby gmina... Doskonały. No ja to jeszcze jestem w miarę mobilna, tak? Ale są starsze osoby, które mają duże psy i dostać się ciężko do weterynarza gdzieś, jeżeli ktoś mieszka poza osiedlem, tak? Czyli taki przyjazd idealny. Idealny. To są akcje w ramach projektu Kanapa, który robimy jako Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim między innymi. Przyniosły tyle efekty, że praktycznie wszystkie zwierzaki znalazły już domy, które pozowały wcześniej. Także liczymy, że te jeszcze przed świętami też będą miały już nowe domy. Niunia to 2-letnia suczka, która 4 miesiące temu porzucona została na terenie naszej gminy. Dziś trafiła tu, do domów chronionych przy Pabianickiej, gdzie bezdomni bezdomnym podarowują miłość. Ja wyprowadzam, Andrzej tam szykuje jedzenie. To jest dla mnie takie, się przyzwyczaił człowiek i nie patrzy się, czy to deszcz pada, czy nie, to trzeba wyjść z niej. Bo ta godzina przychodzi, to on już czeka na to. No. Siedzimy i się nudzimy, tak? No tak wyszło. A tak, tu mamy troszeczkę zajęcia, ruchu, a to jest potrzebne. I pies komina. Zrobiłem te budy, no z początku teraz poprawiłem je trochę, no, trochę ociepliło się, żeby zima idzie, żeby cieplej mieli, nie? Polityka prozwierzęca jest absolutnym priorytetem naszej gminy. Musimy pamiętać, że poza skuteczną walką z bezdomnością zwierząt, która jest zadaniem gminy i aleksandrowski samorząd, myślę, że jest tutaj prekursorem pewnych bardzo nowoczesnych metod działania, które doprowadziły, że od kilku lat nie mamy bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy, ale bardzo istotnym elementem jest to, aby walczyć z wszelkimi formami patologii, które powinny być napiętnowane. Takie warunki spotykacie w pracy? Tak, jak najbardziej spotykamy takie warunki, zwierzęta w takich warunkach się znajdują. Tu? Co mamy? Tu jest koń, tak? Noga konia. To już archiwalne zdjęcia, bo interwencji tego typu jest coraz mniej. Świadomy jest samorząd, świadomi mieszkańcy. Zmiana myślenia trwała kilka lat. Ten pan już wcześniej miał zwierzęta i też mu zostały odebrane. Miał zwierzęta, też mu zostały odebrane. Wtedy to było 6 psów i 2 konie, z czego jeden koń był w ciężkim stanie. Nieleczony, chorował na grudę, czyli to jest taka choroba, która atakuje kopyta, okolice kopyt. Przypadków okrucieństwa wobec zwierząt wciąż mamy bardzo wiele w Polsce. Mieliśmy ostatnio kilka bardzo drastycznych interwencji i chcielibyśmy, aby nowe prawo pozwoliło nam bardzo skutecznie realizować przepisy ochrony zwierząt w Polsce. Wszystko zależy od tego, jaki to jest typ znęcania. Jeżeli mówimy tylko o zaniedbaniu, to właściciel zwykle jest upominany i jest to kwestia ponownego jak gdyby
sprawdzenia warunków po jakimś czasie, czy one się poprawiają. I są takie zgłoszenia rzeczywiście i takie interwencje, gdzie wystarczyła, można powiedzieć, nagana, tak, ze strony TOZ-u lub urzędu i te warunki się poprawiały, no ale są takie zgłoszenia, gdzie nie ma na co czekać. Jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, to zwierzę decyzją burmistrza jest zabezpieczana. Burmistrza, pan dostanie decyzję administracyjną, proszę pana. My skutecznie walczymy z wszelkimi formami patologii, z działaniem przeciwko zwierzętom. Często odbieramy te zwierzęta, które podlegają znęcaniu się przez, no w cudzysłowie nazwijmy to, właścicieli, którzy tak naprawdę są sprawcami przestępstw przeciwko zwierzętom. Kierujemy akty oskarżenia skutecznie, bo już takich spraw prowadziliśmy wiele i nie odstąpimy od takich działań. Będziemy je w sposób efektywny i skuteczny realizować. Dzisiaj dbanie o bezdomne, ale i te właścicielskie zwierzęta to już norma, bo niezależnie od tej wielkiej ogólnopolskiej polityki, ta lokalna, samorządowa bywa najskuteczniejsza. Pamiętajmy, że wciąż w wielu miejscach, zwłaszcza no często też na terenach wiejskich, podchodzi się do tematu znęcania się nad zwierzętami po macoszemu. Oczywiście taki pies może być nad krótkim łańcuchu, może być bez wody, bez pożywienia i jest wszystko okej. Okay. Nie, to są rzeczy, z którymi trzeba walczyć, które trzeba piętnować i myślę, że aleksandrowski samorząd będzie to realizował i jest modelowym przykładem takiego nowoczesnego podejścia do tematu polityki prozwierzęcej.